Jasne, jedzenie jest pyszne. Ale czy może być też zabawne? Jeśli wykorzystujecie je do psikusów, to oczywiście. A tak się składa, że mamy dziś dla Was kilka kulinarnych żartów. A ja na to? Niemożliwe! Ale potem zrozumiałam, że on blefuje. Ona naprawdę gada przez telefon? Luna! Jejku, rozmawiam. Nie ujdzie jej to na sucho. Nie możesz odkleić się od telefonu, więc będziesz przyczepiona też do stołu. Ekstra. Lepiej wrócę na miejsce. Uff. Hej! Czego? Jeszcze moment. Zabiera ze sobą cały stół. Razem z naszym obiadem. O! Co za okropny bałagan. Och, ale wstyd. Masz nauczkę za gadanie przez telefon. Dobra robota, Lizzie. Wychodzisz na prowadzenie. Podwójna czekolada to jest coś. Po co komu łyżeczka? Hej! To mi coś przypomina. Czas na kawał. Co obrzydza dosłownie każdego? Oczywiście kubka zwierzaka. Zobacz, co narobiłeś, mały. Przecież masz swoją kuwetę. Scenka gotowa. Co się stało? Wszystko okej? Widzisz to? Fu! Chyba zwymiotuję. Trzeba posprzątać. No, niestety wypadki się zdarzają. Weź to. Obrzydliwe, co? Ale wielki kawałek. Pychota. Luna? Czy ty jesz kocie odchody? A? Nie mogę patrzeć. Zaraz zwymiotuję. Matko, dlaczego mi to zrobiłaś? Ach, ulubione miejsce każdego łakomczucha. Supermarket. Jak zdecydować, co kupić? Mam listę. Och, chyba trochę mnie poniosło. Podzielmy się i do dzieła. W porządku. Gdzie jest mleko? Och, sorki. Ser, mleko, jajka. Ło, ale ze mnie nie zdara. Nic się nie rozsypało? Chwileczkę. Mam pomysł. Jeszcze tylko kilka rzeczy. Co zostało? Płatki śniadaniowe. Które powinnam wziąć? Te wyglądają nieźle. Jesteś tego pewna, maleńka? Wiem, że chcesz czekoladowe. Proszę, nie rób mi krzywdy. Ja chcę żyć. Luna! Skąd znasz moje imię? Czy to ty, Lizzie? Chcesz się zabawić? Bardzo proszę. Ale ją wkręciłam, co? Niespodzianka! Co się stało? Przestraszyłam ją na śmierć. Och! Strzał w dziesiątkę. To było zbyt proste. Lizzie? Nieźle, dziewczyny. Luna wygrywa. Wspólne jedzenie to świetna okazja do pogawędki. Och, super! Hej, uważaj na swojego loda! O nie! Kryjcie się, ludzie! Lody atakują! Uch, Luna! Zobacz, co narobiłaś! Wybacz, za mocno gestykuluję. Och! I po moim nowym stroju. Chyba mogę to zmyć. Ale najpierw trochę się zabawię. Weźcie kostkę mydła i nabijcie ją na patyk od lodów. Roztopcie czekoladę i zanurzcie mydło w polewie. Upewnijcie się, że jest całe pokryte. Wygląda jak lód, prawda? O,
Luna! Który jest który? Nie da się rozróżnić. Trzymaj! Dzięki! Co to za smak? Fu! Ohyda! Uch! Spadaj z mojego języka! Co za komedia! Ja mam prawdziwego loda! No i mamy remis! Pora na obiad! Makaron? Wygląda pysznie! Trochę suchy! Podasz keczup? Dzięki! Na wszelki wypadek! Uff! Bez psikusa! Ale mi się chce pić! Och, idealnie! Żadnych trików, co? Nie śmiałabym! A może jednak? Wybuchający kartonowy gejzer! To się nie kończy! Nie mogę oddychać! To twoja sprawka? Och, chyba komuś się to nie spodobało. Ale Luna ma kolejny punkt. Uhu! Sprzątanie jest przyjemniejsze, gdy się tańczy. dzień sprzątania. Uwaga, Liz jest odwrócona. Bo! Właśnie postarzałam się o 10 lat. Gotowe? Luna? Chyba mi się przesłyszało. Wciąż zajęta? Idealnie. Teraz mam szansę. Czy ona tu jest? Bardzo się boję. To będzie super! Najpierw opróżnijcie pojemnik, a potem napełnijcie go niebieskim napojem. Wygląda smacznie, co? Bierzemy się za sprzątanie. Chwila, czy ja słyszę Lunę? Teraz albo nigdy. Szybko! Podejrzanie tu cicho. Zaczynamy. Po cichutku. Nawet mnie nie zauważyła. Bo! Lizzie? Wiesz, że to jest trujące? To płyn do szyb! Nic mi nie będzie! Widzisz? To tylko kola! Znowu mnie nabrałaś! A tak! Mam cię! 3-3, kochana! I to by było na tyle, drodzy widzowie. Przyjaciółki, które wycinają sobie żarty, są nierozłączne. Lubicie pranki? Jeśli tak, to na pewno znaleźliście tu parę inspirujących pomysłów. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał, a świetna zabawa nigdy was nie ominie.